Cześć kochane dziewczyny, witam Was dzisiaj serdecznie. Mam dzisiaj specjalnego gościa, Emilkę, która również prowadzi swój kanał na YouTubie i jest moją obserwatorką, tak jak Wy tutaj na moim kanale. Mam okazję dzisiaj gościć cudowną dziewczynę i często też pytacie o to, czy pokażę jakieś stylizacje na innej sylwetce. I dzisiaj mamy właśnie tą okazję. Jestem stylistką od 17 lat i prowadzę ten kanał dla Was. Pokazuję tutaj właśnie różne połączenia stylizacyjne. Obecnie uczymy się właśnie tworzenia zestawów ubrań. I jestem także autorką książki Stylowa Królowa. Link też znajdziecie w opisie tego filmu. No i co? Chodzi o to, żeby się świetnie czuć każdego dnia w ubraniach, które na sobie nosimy. Emilka, powiedz mi, jak w ogóle też trafiłaś na mój kanał? Tak szczerze, to Google mi zasugerował, tak, jeden z filmów, który bardzo mi się spodobał. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie tytułu, ale sami zresztą wiecie, że Agnieszka ma same dobre filmy, więc tutaj zaczęło się od pierwszego, później już tylko sprawdziłam, jakie są pozostałe, no i zostałam do dziś, tak, wierną fanką. Więc bardzo lubię czerpać z filmów, które nagrywasz, bo po prostu są takie konkretne, rzeczowe i w nich właśnie można znaleźć coś takiego, co po obejrzeniu mówicie klik, ja już wiem, co mam zrobić, więc to mi się spodobało. No. Także... I zostałaś. I zostałam, oczywiście. Zostałaś i pobrałaś pewien materiał. Tak, zgadza się. Dzięki któremu też dzisiaj spotkałyśmy się tutaj. Dokładnie, bo właśnie idea Agnieszki na tworzenie zestawów to był chyba jeden z ostatnich filmów, które nagrałaś. To też właśnie było coś takiego fajnego, co pomyślałam, że mogłoby się przydać każdej z nas w sumie i tak samo mi, bo pewnie jak pójdziecie na mój kanał, do czego oczywiście Was zachęcam, to tam też zobaczycie, że ja czasami się tak motam w tym, bo z jednej strony mam bardzo ładne ubrania, ale z drugiej strony czasami nie wiem, jak je mam łączyć. Jesteś mamą dwójki dzieci, pracującą mamą, która też ma właśnie takie codzienne wyzwania z ubieraniem się. To prawda. Wiem, że też na swoim kanale pokazujesz, ostatnio pokazywałaś taki film, gdzie robiłaś samodzielny też przegląd szafy. Mhm. Myślę, że to może być interesujące również dla Was właśnie tak na co dzień, żeby zobaczyć, jak inna kobieta radzi sobie z wyzwaniami, do których też potrzebne jest dużo czasu, bo jesteś tak. Kobietą multifunkcyjną. To prawda i czasami właśnie mam wrażenie, że tych funkcji jest na tyle dużo, że można się w tym pogubić, prawda? Bo chcemy wyglądać fajnie, ale chcemy też się czuć dobrze, fajnie, wygodnie. Mhm. No i to jest to, z czym czasami miewam problemy, więc ja tutaj bardzo liczę, że Agnieszka tutaj mi rozjaśni wszystkie moje wątpliwości. Dobrze. I właśnie a propos zasad, które poruszasz w tym poradniku, w tym PDF-ie, tak? Ja sobie wybrałam opcję powtarzalności, czyli właściwie sama muszę powiedzieć, że najczęściej tak też komponuję swoje zestawy, czyli powtarzam jakiś powiedzmy kolor. No i to się najlepiej sprawdza, także chyba dzisiaj byśmy poszły w tą stronę, tak myślę. Super, myślę, że tak. A jeśli Ty jeszcze nie pobrałaś tego bezpłatnego materiału, link do niego również będzie w opisie tego filmu. Zaproś jeszcze moje widzki do Twojego kanału, gdzie można Cię znaleźć. Oj, zapraszam, zapraszam. Mój kanał to Semika i ja na nim poruszam takie bardzo... No słyszycie, że ja jestem gadułą, że lubię się pośmiać, lubię sobie o taką po prostu przy kawce pogadać, więc jeśli też lubicie tego typu styl, no to będziecie się czuć tam bardzo dobrze, ale też, o czym nie wspomniałam wcześniej, bardzo lubię lumpeksy, więc tam dosyć dużo jest takich holi, ponieważ no, jestem troszkę uzależniona od zakupów w lumpeksach. I no takie właśnie troszkę babskie pogaduszki, więc zapraszam serdecznie, będziecie mieli chyba na dole jakiegoś tam linka, podejrzewam, jak się ładnie uśmiechnę do Agnieszki. Więc zapraszam serdecznie do mnie na kanał. Cieszę się bardzo. Czekamy się też na Twoim kanale i myślę, że może nagramy właśnie jeszcze jakiś film wyzwaniowy na temat lumpeksów. No, może być. Zakupów w lumpeksach. Myślę, że to będzie fajna opcja dla dziewczyn, które właśnie też chętnie robią w second-endach zakupy. Mhm.
No i też wspominałaś coś na temat przeglądu szafy. Tak, tak, tak. Super, no to spotykamy się też pewnie następnym razem przy Twojej szafie. No a teraz lecimy już do sklepu. Stresujesz się? Nie, jestem podekscytowana i jestem bardzo ciekawa, bo ja w ogóle bardzo lubię, lubię dowiadywać się też o sobie pewnych rzeczy, więc jakby nie mam się czym stresować. To jest dla mnie interesujące i super, że możemy, że mogę z profesjonalistką dowiedzieć się super rzeczy o sobie. No to lecimy na wyzwanie i lecimy do sklepu. Zobaczymy, do jakiego sklepu intuicja nas zaprowadzi. Bye, bye! Powodzenia! Dobra, Emilka poleciała do Mango. I jestem ciekawa, jak tu pójdzie nam to wyzwanie. Wszędzie są akurat wyprzedaże, także świetny moment dziewczyny na zakupy i uzupełnienie właśnie szafy. Oto to. O, Emilia gdzieś szuka chyba teraz butów. Ja Wam powiem, że Emilia już tam kilka rzeczy zabrała ze sobą. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa dziewczyny, jestem bardzo podekscytowana w ogóle, jak Emilia sobie poradzi, dlatego że to mi da odpowiedź, jak Wy sobie poradzicie samodzielnie na zakupach na podstawie właśnie tego algorytmu, który mogliście sobie bezpłatnie pobrać, do którego link też macie w opisie filmu. O właśnie, może wziąć okulary. Emilia już jest tak obładowana, że już widzę więcej, zabrać ze sobą nie może. No tak, wszystko Ci się podoba. To co, lecimy do przymierzalni? Wszystko masz? Tak, robimy teraz. Na pewno? Dobra, to dalej szukaj. Słuchajcie, ja się czuję, jakbym prowadziła szkolenie dla osobistych stylistek trochę. Masz gotowy drugi zestaw? Pokaż się, gwiazdo. O, teraz masz kanał piękno. Fajnie, dobra, okej. Okay. Teraz zobaczmy, co tu mamy. Białą bluzaczkę kremową, buciki, fajnie. Czyli też mamy powtórzenie koloru jednego i torebka ekstra. Czyli tam były 2-3, a tu jest powtórzenie jednego koloru. Dobra, teraz co my możemy jeszcze z tym zrobić? Trzymasz na chwileczkę tutaj dziewczyną, obrócisz się, dobra. Żeśmy też sprawdzały z Emilką przed chwilą i Emilka ma typ sylwetki S, czyli tak naprawdę większość fasonów do Ciebie pasuje i możesz po prostu szaleć. I tutaj co możemy jeszcze zrobić, to u Emilki możemy właśnie jeszcze bardziej podkreślać talię, czyli Emilka, cofniesz się troszeczkę do tyłu, żebyśmy... Tak do tyłu, do tyłu. O, super. Dobra.
O, świetnie, teraz będzie nas chyba lepiej widać, nie? Mhm. Dobra, mogłybyśmy, wiesz co, na razie może odłożę te okularki i zobaczymy, co możemy zrobić z tymi rękawkami, bo wtedy, kiedy podniesiemy je wyżej, to dzięki temu możemy sobie stworzyć większe wcięcie w talii i bardziej podkreślić właśnie Twoją sylwetkę, czyli możemy albo sobie je podciągnąć, albo czekaj, no momencik, odłożymy. Przełożysz tą kamerę w drugą w rękę. Low. Dobra, albo sobie je możemy właśnie tak podciągnąć wyżej. Albo też odpiąć mankiety i po prostu ją podwinąć. Tak. I tutaj możemy też zrobić w taki sposób, żeby ją delikatnie zawinąć na przykład sobie z boczku i włożyć tutaj do spodni. I też taki fajny mamy, ciekawe nam się zrobiło, że tak powiem, ujęcie bluzki z przodu i już to tak fajnie tworzy nam kształt sylwetki i ciekawie też lepiej wygląda. Do tego torebkę. Super. Jak się czujesz w tym zestawie drugim, Emilka? Fajnie się czuję. Zawsze się takie podobały koszule, ale chyba nie byłam wystarczająco odważna, żeby sobie założyć. Jednak a dzisiaj jesteś. Dzisiaj jestem, no bo czemu nie? Nawet mogłabym wybrać, tak się wybrać. Nie byłoby to dla mnie zbyt szalone. Te buty są też bardzo ciekawe. Bardzo. I też widziałam w kolorze takim kamelowym. Nie wiem, czy ich nie rozważę. Tak. Kamel też będzie Ci pasował do wielu zestawów później do wykorzystania, prawda? Dokładnie. Spodnie są do nas, tak podoba mi się właśnie tutaj to, że bardzo podkreśla akcent. Okej. Także czuję się bardzo komfortowo. Cieszę się bardzo. A powiedz mi, gdzie byś się wybrała w takim zestawie? Gdzie mogłabym pójść? Mogłabym pójść na kolejną kawę z Tobą. Tak, bardzo chętnie. Oczywiście znalazłam dwie herbatkę. Jak najbardziej, żeby nie czuł się zazdrosny. Ale mówię, do pracy też chyba to bym się odważyła. Także tyle okazji. Tak na co dzień w sumie z dziećmi chyba na spacer niekoniecznie na plac zabaw, ale wiele tutaj okazji myślę, żeby się znalazło. A jak się czujesz w tej bluzce? Bo miałaś wątpliwości, czy nie jest ona właśnie za wielka, za szeroka dla Ciebie? No, nie, to właśnie przekonałam się. Przekonałaś. Podobała mi się. Zawsze mi się takie podobały właśnie trochę boho, nie wiem, jak to jest taki... Tak, boho. Ale podoba mi się, dobrze się w nim czuję. Fajnie, cieszę się bardzo. A co robisz teraz, Emilia? Widzę, że coś jeszcze tutaj zmieniasz w tym zestawie. Tak, wydaje mi się, że bo wziąłem te deski, tak sobie myślę, że tam było tak bardzo elegancko, a właśnie na co dzień, nawet na ten plac zabaw z moimi dziećmi. No właśnie. Widzę, że transformację przeszedł twój drugi zestaw. Tak. Co zmieniłaś? Buty i koszyczek, tak bardziej casualowo. Na wyjście nawet na spacer z dziećmi, na plac zabaw. No i tak bardziej na luzie, na sportowo. Super. Super. Jesteśmy właśnie po zakupach i po nauce łączenia zestawów. Emilka, jakie masz odczucia? Fajnie było. Fajnie było. Okazało się, że nie jest to wcale takie trudne, bo tak naprawdę akurat ta teoria łączenia kolorów, no tych kolorów jest dużo, tych samych, więc rzeczywiście jest z czego wybierać i jeśli kierujemy się tą zasadą, to faktycznie łatwo jest dobrać te pasujące elementy, co pewnie też widzieliście, nawet można w łatwy sposób po prostu zamienić chociażby buty i stworzyć kompletnie inny outfit, więc super sprawa. Fajnie było się tego nauczyć i jakby tak sobie, tak jak mówiłam wcześniej, zrobić taki klik, że to wcale nie jest takie trudne. Tak, tak, fajnie, bardzo się cieszę. Z dzisiejszego naszego dnia myślę, że był bardzo efektywny i też samo nasze właśnie spotkanie. Bo często słyszę od klientek, że te osoby nawet, które nie mają pojęcia, jak łączyć ubrania w zestawy, wtedy kiedy już mają jakiś schemat albo ja im pokażę, jak to robić, to jest to dla nich o wiele łatwiejsze i szybciej się ubierają każdego dnia. Tak. I też fajnie się czują, bo wtedy też można tworzyć taką szatę, którą naprawdę chcemy. Tak. Świadomie wybierać dla siebie ubrania i
tylko pomysł tak naprawdę w szafie. No już nie mogę się doczekać naszego spotkania u Ciebie. No ja również, bo pewnie okaże się, że tych kolorów jest tam nieco więcej. Może dlatego mam ten problem, bo gdybym się ograniczyła do takiego, tak jak tutaj, przypuśćmy białego, to pewnie dużo łatwiej by to wszystko szło. I było dużo bardziej efektywne. Także chociażby ta bluzka dzisiaj, którą też widzieliście, ona była też takim czymś ciekawym. Nie byłam do końca pewna, widziałam te bluzki. Ale podobała mi się i w sumie się okazało, że właśnie te dodatki, czyli ta torebka i te buty spowodowały, że jakby to wszystko zaczęło do siebie pasować. A gdyby tych dodatków nie było, to pewnie ona by zupełnie wyglądała inaczej, miała inny charakter. Tak, tak mi się wydaje, takie moje spostrzeżenie. Fajnie, super, dziękuję Ci bardzo za to. Bo też to jest taka inspiracja i podpowiedź dla dziewczyn, że można się nauczyć tego, że fajnie jest też pomyśleć, pokombinować, co można zrobić, czyli tak jakby dostylizować też ten zestaw. Tu gdzieś bluzkę włożyć w spodnie, żeby bardziej tą talię podkreślić, czy też pod niej właśnie rękawy na 3/4, żeby też talię bardziej stworzyć i taki fajny też kobiecy wygląd. Wtedy widać bardziej tą naszą sylwetkę. Tak. Masz ochotę na więcej? Oj, wiadomo. Ciągle mi mało. Cieszę się bardzo, bo też dziewczyny będę przygotowywała niebawem taki kurs stworzenia zestawów na różne okazje. Dzisiaj miałyśmy okazję nauczyć się właśnie tworzenia też takich zestawów dzięki też temu materiałowi, któremu stworzyłam wcześniej. Możecie go poprawić, przypominam Wam. Link jest też w opisie, ale będzie też dostępne w kursie więcej informacji, jak tworzyć zestawy na różne okazje, jak dobierać też kolory, jak w ogóle tworzyć zestawy, które mają taki fajny efekt. Bo też przeprowadziłam ankietę i oczywiście mi pięknie podpowiadałyście na pytania, co byście chciały znaleźć w takim kursie i jakie macie duże wyzwania w łączeniu ubrań zestawów. Polecam. Cieszę się bardzo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. No i co? I do zobaczenia w następnym filmie i zapraszam Was oczywiście na ten kanał. Pa, pa. Pa.